Partnerem dzisiejszego odcinka jest wydawnictwo Agora, wydawca książki Tańcząc, rozmowy o kryzysie i przemianie Bartłomieja Dobroczyńskiego i Agnieszki Jucewicz. I jak dostałam propozycję współpracy przy promocji tej książki, przy opowiadaniu o tej książce, to pomyślałam sobie, kurczę, ale przecież to jest tak trudny i ciężki temat i to jest temat, który zawsze wydawał mi się i w sumie do tej pory wydawał mi się też tematem, który jakoś mnie chyba nie dotyczy. I z jednej strony chyba muszę powiedzieć, że jestem szczęściarą, bo wydaje mi się, że kryzys mnie nie dotyczy, albo może miałam błędne określenie, jakieś błędne przeświadczenie o tym, czym kryzys jest. I w sumie to się potwierdziło po tym, jak zapoznałam się z tą książką, ponieważ wydawało mi się, że kryzys to jest coś takiego wielkiego, coś, co łamie człowieka w pół, coś, co sprawia, że człowiek już nie jest taki sam, jaki był przed kryzysem. I z drugiej strony właśnie miałam błędne przeświadczenie o kryzysie, ponieważ tak mi się wydaje i tak to widzę, że kryzys nie zależy od tego, jak wielki on jest, czego on dotyczy, tylko zależy od tego, jak my to odczytujemy. I w wieku nastoletnim, czy nawet jako dziecko możemy przechodzić kryzysy, bo kryzys może być też, tak jak już sobie ja myślałam, ale też właśnie może być mniejszy lub większy. Różne są kryzysy i dla każdego z nas nasz kryzys jest najważniejszy i jego waga nie powinna i nie może być przez nikogo oceniana i opiniowana. I jak tak do tego podeszłam i zaczęłam zapoznawać się z tą książką, to pomyślałam sobie, że kilka kryzysów w życiu miałam i nawet sobie nie zdawałam sprawy, że to jest kryzys, bo właśnie to słowo wydawało mi się jakieś takie bardzo duże, bardzo jakby nadawałam temu słowu taką rangę, że to jest coś mocnego, coś, co naprawdę mocno człowieka kładzie na łopatki, mówiąc już tak potocznie. I chcę się dzisiaj z Wami podzielić, z Tobą podzielić refleksjami dotyczącymi kryzysu i tej książki, o której właśnie mówię, której bardzo będę Was zachęcała, żeby się z nią zapoznać, jeżeli taki temat Was interesuje, bo uważam, że jest napisana bardzo dobrze z racji tego, że to jest rozmowa dwóch osób, a mnie zawsze rozmowy i wplatane w to historie różnych innych osób, ich doświadczeń bardzo zawsze budują i najbardziej, moim zdaniem, przynajmniej dla mnie, obrazują różne tematy i szczególnie przy takich właśnie trudnych, ciężkich tematach to łatwo jest się odnieść do pewnych historii. I, bo z kryzysem jest jak ze zmianą, że tak naprawdę możesz być pewien, że i w kryzysie, i w zmianie będziesz uczestniczyć w życiu, bo to są takie dwie rzeczy, które w mniejszym lub większym stopniu w życiu cię spotkają i teraz to od ciebie, od nas zależy samych, jak my do tego podejdziemy. Czy sobie z tym poradzimy, jak sobie będziemy z tym radzić i czy chcemy sobie poradzić, oczywiście w zależności od tego, jakiej wagi właśnie te kryzysy będą. I tak jak ja widzę zmiany na przykład, to ja bardzo często mam problem z tym, żeby poddać się zmianie. Zawsze mam jakieś obawy, lęk przed tym, że coś będzie gorzej, ale też w ciągu swojego życia uczę się, że zmiany są dobre, że zmiany nas otwierają na inne przestrzenie, że zmiany, bez zmian tak naprawdę właśnie nie ma życia. I uświadomiłam sobie, że bez kryzysów też nie ma życia, że my w ciągu życia doświadczamy kilkunastu, tak mi się wydaje, że spokojnie kilkunastu różnego rodzaju kryzysów, mniejszych lub większych. I teraz co zrobić, żeby umieć sobie z nimi radzić, umieć do nich podejść, umieć zrobić tak, żeby nas nie połamały, żebyśmy wyszli z tego cało, ale też, żebyśmy mogli dostrzec w tym i zrozumieć coś w tym kryzysie, w tych kryzysach,
że można wynieść z nich coś dobrego, bo można. I podczas lektury tej książki zobaczyłam, że naprawdę z wielu różnych kryzysów można wyjść i można sobie wypracować takie sposoby, dzięki którym będziemy mogli sobie z nimi poradzić, a może bardziej spróbować sobie poradzić. Nie ukrywam, że lektura tej książki była dosyć trudna dla mnie, bo też odkryłam w sobie różne przestrzenie, do których nieczęsto gdzieś tam sięgam. I oczywiście ten temat też jest dosyć ciężki, więc to też skłoniło mnie do różnych refleksji. Ale też podeszłam do tego tak, żeby właśnie przekazać jakąś przez te moje refleksje, które nie były tylko melancholijne, ale też właśnie gdzieś tam wyłuskałam z nich dobro i nadzieję przede wszystkim. Właśnie tej nadziei tutaj chciałabym się przytrzymać i chciałabym, żeby z tego odcinka właśnie ta nadzieja popłynęła. Ale zanim o tej nadziei, to też chciałam parę słów powiedzieć o tym, że naszła mnie taka refleksja, że są takie sytuacje i są takie momenty w naszym życiu, są takie kryzysy bardzo ciężkie, z których naprawdę trudno jest wyjść i z niektórych nie da się też wyjść, więc chciałabym, żeby tutaj też to jakby ta świadomość tego była i pewnie wy też sobie zdajecie z tego oczywiście sprawę, nie muszę tego jakby wyjaśniać. Natomiast w większości przypadków jesteśmy w stanie właśnie sobie z nimi poradzić, tylko możliwe, że nasze dotychczasowe sposoby, które gdzieś tam próbujemy w tych sytuacjach wprowadzać w nasze życie, żeby właśnie z tego wyjść, może się okazać, że nasze dotychczasowe sposoby właśnie nie są okej, nie są adekwatne do danego kryzysu, do danego doświadczenia i możliwe, że musimy sobie w tym momencie zadać, czy warto by było sobie w tym momencie zadać kilka pytań, czy może nie potrzebuję w tym momencie całkowitej praktycznie przemiany swojego sposobu myślenia, swojego podejścia do życia, swoich dotychczasowych jakichś przemyśleń i refleksji na temat tego, jak chcę, żeby wyglądało nasze życie, bo nie oszukujmy się, kryzys wynika pewnych trudnych doświadczeń, które nas spotykają, ale czasami przychodzi nawet wtedy, kiedy wszystko tak jakby jest ok, wydaje nam się, że wszystko jest ok i możemy się bardzo starać, żeby było ok, a on i tak przyjdzie, więc on też nie jest zależny od nas czasami i wtedy nasze właśnie sposoby dotychczasowe się nie sprawdzają i przez to też właśnie warto jest spojrzeć na to, że może to jest moment na to, żeby zweryfikować te swoje podejście i przejść, tak jak wspomniałam przed chwilą, jakby taką nawet całkowitą przemianę do tego, żeby poszukać w sobie siebie tak naprawdę, wejść w głąb siebie, żeby bardziej poznać siebie i przez to szukać odpowiedzi na nurtujące nas w tym kryzysie pytania. Co możemy zrobić, co możesz zrobić, jeżeli już kryzys Cię dotyczy, jeżeli jesteś w trudnej sytuacji? Jest wiele sposobów radzenia sobie z kryzysem i też pewnie wiele historii już usłyszałaś. Jest to na przykład, niektórzy przed kryzysem uciekają, niektórzy popadają w stagnację, tak jakby nie dopuszczają do siebie myśli, że są w tym kryzysie i że jest problem, z którym trzeba sobie poradzić, z którym warto by było sobie poradzić. Niektórzy działają natychmiastowo, niektórzy robią to powoli, więc to wszystko zależy od człowieka, od tego, jakim jesteś człowiekiem i jakie masz w tym momencie zasoby do tego, żeby sobie z trudnymi sytuacjami, z trudną sytuacją radzić. Żaden z tych sposobów nie jest najlepszy i nie jest najgorszy. Nie chcę, żebyś pomyślała czy pomyślał o tym, że jeżeli wybierasz któryś z tych sposobów, to zrobiłeś właśnie, czy zrobiłaś albo najgorzej, albo najlepiej. Tutaj nie ma prawidłowych, nie ma złych i prawidłowych odpowiedzi. Wszystko to właśnie zależy od tego takiego indywidualnego podejścia i na pewno odetchnięcie. Czasami w pewnych sytuacjach takie odetchnięcie, odrywanie się od tej rzeczywistości, na przykład opuszczenie tego miejsca, czy na przykład swojego jakiegoś otoczenia jest pewnym rozwiązaniem na dany moment, ponieważ czasami
warto jest oderwać się od wszystkiego i po prostu przemyśleć pewne rzeczy w spokoju, z daleka od problemu, z daleka od tych wszystkich okoliczności, które miały miejsce, mają miejsce. Więc tak jak mówię, no nie ma tutaj złych i dobrych odpowiedzi. Na pewno działanie jest jakimś takim rozwiązaniem, które jest właśnie otwierające też umysł i dające nam nadzieję i też siłę do tego, żeby z trudnej sytuacji wyjść, bo stagnacja, wiadomo, że jakby nic się nie dzieje, nic nie idzie ani do przodu, ani do tyłu, tkwimy w tym cały czas i jakby nie ma tutaj rozwiązania, przynajmniej ja tak to widzę, że w takiej stagnacji, w takiej chwili, która gdzieś tam nas zamroziła w tym kryzysie, na dłuższą metę cały czas będziemy trwać w tym samym, tak? Nie, bez działania, tak jakby nie posuwa się nic do przodu, więc też jakby nie szukamy rozwiązania tego problemu. Więc co jeśli nie jakby odsunięcie się od problemu, ucieczka chwilowa od problemu, jakby oderwanie się od tej rzeczywistości i nie stagnacja, to właśnie to działanie. I tu już wspominałam o tym troszeczkę kilka minut wcześniej, że właśnie w tym działaniu warto wejść w głąb siebie. Warto zobaczyć, czy może w tym przypadku nie wymaga to właśnie jakby takiej totalnej przemiany, że muszę totalnie zmienić swoje życie i ty najlepiej będziesz wiedziała, jak w danej sytuacji to u ciebie zrobić. Jeżeli potrzebujesz pomocy w tym, to też poszukuj pomocy właśnie u innych, czy to u swoich bliskich, czy to u specjalistów. To też warto tutaj to zaznaczyć, że w tej sytuacji każda pomoc jest cenna i jeżeli tylko tego potrzebujesz, jeżeli czujesz, że tego potrzebujesz, to jak najbardziej takiej pomocy poszukuj. Ale zawsze podróżowanie w głąb siebie jest czymś pozytywnym, jakimś takim krokiem do przodu, że coś się zaczyna dziać i te kroki dalej nas prowadzą. I nawet jeżeli szybko nie dojdziemy do rozwiązania, to każde odkrywanie jakby siebie, każde spoglądanie w głąb siebie, poznawanie siebie, akceptacja siebie prowadzi do czegoś dobrego, więc to idzie w dobrą stronę. Często też w kryzysie poszukujemy tak jakby takiej, bo często jest trudno zajrzeć w głąb siebie i od razu wiedzieć, co się dzieje i od razu jakby dotrzeć do sedna, więc też czasami w kryzysie dobrze jest wejść w relacje z innymi w ten sposób, że na przykład zacząć opiekować się innymi, zacząć opiekować się chociażby zwierzętami, sprawić, że czyjeś życie staje się lepsze i przez to my też czujemy się lepiej, więc to też w kryzysie pomaga nam poczuć się lepiej przez to, że pomagamy innym. I to jest też piękne przy okazji, że ta nasza empatia w tym momencie może pomóc nam w tym kryzysie, a przy okazji też możemy pomóc innym. Możemy sprawić, że czyjeś życie staje się lepsze. A przez to, że widzimy, że czyjeś życie jest lepsze, to też my się lepiej czujemy i widzimy jakieś światełko w tunelu tak zwane i widzimy, że ten kryzys też sprawił coś dobrego w naszym życiu. A wydaje mi się, że o to chodzi, żeby w takich bardzo, bardzo trudnych sytuacjach jednak to światełko nadziei cały czas w sobie mieć i sprawiać, że nie będziemy się z siebie ciągnąć w dół, tylko starać się rozwiązywać ten problem poprzez właśnie te różne sposoby, o których mówiłam wcześniej. Mam nadzieję, że może też znajdziesz swoje sposoby, bo ta nadzieja tutaj, tak jak kiedyś napisałam takie zdanie, którego się bardzo często trzymam i które sobie często powtarzam, nadziejo, z tobą wszystko, bez ciebie nic. I może tobie też to zdanie pomoże, może tobie da jakieś właśnie taką nadzieję, takie światełko, takie wsparcie, takie przytulenie w tych trudnych sytuacjach, w tych twoich kryzysach, w tej drodze przemiany, bo możliwe, że właśnie takiej przemiany też potrzebujesz. Mam nadzieję, że ta nadzieja mimo wszystko będzie ci towarzyszyć i że może nie z każdego kryzysu, bo tak jak mówiłam, nie w każdym kryzysie jest to możliwe, ale że w większości trudnych, bardzo trudnych sytuacji w twoim życiu mimo wszystko będziesz trwać w tej nadziei i będziesz poszukiwać tego rozwiązania. Chcę też, żeby w tej nadziei
żeby w tym wszystkim, w tej drodze do wychodzenia z kryzysów, żebyś wiedział, wiedziała, że to nie jest żaden wyścig, że możesz to robić w swoim tempie, że możesz to robić bardzo powoli, jeżeli tego potrzebujesz i możesz właśnie w tej swojej drodze wykorzystywać wszystkie sposoby, które są Ci potrzebne, poszukiwać wszystkiego, co jest Ci potrzebne i co będzie dla Ciebie dobre w wychodzeniu z tego kryzysu, w wsparciu siebie w tym kryzysie. Tych wszystkich sposobów możesz poszukiwać, czy to właśnie w różnego rodzaju książkach, czy w różnego rodzaju publikacjach, ale przede wszystkim też w sobie i wsparciu innych. Bo tak jak już wspomniałam wcześniej, no, czasami jest tak, że potrzebujemy tego wsparcia i po to są ludzie, którzy tego wsparcia mogą nam udzielić. Więc tutaj nie wstydź się, i to zawsze powtarzam, nie wstydź się prosić o tą pomoc, nie wstydź się poprosić o wsparcie i nie bój się tego robić, bo to jest dla Twojego dobra. Bo w kryzysie, tak jak zresztą w ogóle w życiu, ważna jest wiara w siebie, ważne jest poczucie własnej wartości. A jeżeli spotyka nas coś trudnego, no to łatwo zatracić w sobie to, łatwo o tym zapomnieć. Więc druga osoba może nam pomóc o tym przypomnieć i wydaje mi się, że wtedy jest nam łatwiej pamiętać o tym, że jesteśmy wartościowi, że jesteśmy ważni, pomimo tego, że spotykają nas trudne sytuacje, pomimo tego, że mamy naprawdę teraz trudny czas, w którym staramy się robić wszystko, co możemy, bo mamy ten wybór, że możemy to robić, ale to wsparcie drugiej osoby czasami jest nieocenione, bo tak jak mówię, łatwo jest pomyśleć sobie, jestem w tym sam czy sama, nikt tak jak ja nie cierpi, nikt tak jak ja nie ma. A tak naprawdę jest mnóstwo ludzi, zresztą tak jak powiedziałam, każdy z nas przechodzi kryzysy w życiu i nie jesteś tym sam, sama. Zawsze są osoby, które przechodziły przez coś podobnego albo przechodzą, więc też warto szukać takich grup wsparcia, bo to daje siłę, to daje ogrom siły i wtedy jest szansa na to, że będziesz mieć sukces w wychodzeniu właśnie z trudnej sytuacji, z tego kryzysu, który cię spotkał. I na koniec chcę się podzielić z tobą cytatem z tej właśnie książki, o której dzisiaj mówiłam, która dzisiaj jest partnerem tego odcinka i która skłoniła mnie do tych trudnych, lecz pełnych nadziei refleksji. To właśnie o tej nadziei jeszcze na koniec, bo tutaj chcę, żeby to wybrzmiało bardzo, bardzo, że ta nadzieja w trudnych, mocno trudnych, ultra trudnych, mega trudnych sytuacjach w naszym życiu zawsze jest. I to chcę, żeby wybrzmiało. Więc przypowieść o truskawce i mam nadzieję, że kłoni ona cię do ogromnych refleksji. Mnie skłoniła, więc posłuchaj. Pewna kobieta ucieka przed tygrysami. Biegnie ona za nią, aż dociera do urwiska. Za sobą ma tygrysy, przed sobą ma przepaść i kawałek wątłego krzaka. Kiedy zwierzęta prawie ją dopadają, opuszcza się po zboczu urwiska na jakiejś gałązce, patrzy w dół i nagle orientuje się, że na dole są tygrysy. W dodatku ni stąd, ni zowąd pojawia się mysz i zaczyna je tę gałązkę przygryzać. No więc mamy taką sytuację. Nad nią pazury, ikły. Pod nią są pazury, ikły. I wiadomo, jak to się skończy. Ale kobieta kątem oka dostrzega, że na tym krzaku, który wyrasta ze szczeliny w skale, rosną truskawki. I zamiast panikować z przerażenia, sięga po nie i zaczyna się nimi delektować. Nie wiem jak ciebie, nie wiem jak was, ta przypowieść, bo to jest przypowieść mniszki buddyjskiej, została przytoczona w tej książce. Nie wiem jak ciebie, poruszyła mnie bardzo. I skłoniło mnie do takich pytań, do takiego pytania w zasadzie, co jest dla mnie tą truskawką? Co by było w takiej beznadziejnej, można się wydawać, sytuacji dla mnie taką truskawką? I przypomniałam sobie, że ja zawsze szukam ukojenia w naturze. I to właśnie dla mnie chyba taką truskawką w takich czasami beznadziejnych, według mnie, według mojego poczucia, beznadziejnych sytuacjach jest spacer gdzieś przy naturze, z naturą, obcowanie z naturą. I zostawiam cię z pytaniem do ciebie,
Co jest dla ciebie taką truskawką? Po co sięgasz? Po co wyciągasz rękę w beznadziejnych sytuacjach? Co jest tą twoją nadzieją? Bo czasami jest tak, że są na tyle właśnie trudne i na tyle według nas właśnie sytuacje bez wyjścia mogą się wydawać w tym momencie, w tym tu i teraz, że czasami właśnie sięgnięcie po taką truskawkę i że czasami sięgnięcie po tą truskawkę, po to coś, co nas koi tu i teraz, gdzie możemy przestać o tym myśleć, co się dzieje wokoło i po prostu cieszyć się tą chwilą, która jest tutaj. Coś, co nas jakby przytuli. Coś, co nas nawilży w tym momencie. I niech ta truskawka twoja, w cudzysłowie, będzie tą twoją nadzieją i pomyśl o tym, co jest tą truskawką dla ciebie. Także jeszcze raz zachęcam cię do zapoznania się z książką. Mam nadzieję, że z tego odcinka wypłynie nadzieja, bo na tym mi zależało. I nie będę ci życzyć, żebyś w życiu nie miała czy nie miał kryzysów, bo to są takie życzenia bez pokrycia, ponieważ jestem pewna, że kryzysy masz, miałaś, czy będziesz mieć, więc życzę ci, żebyś potrafiła odnaleźć swoją drogę w tych kryzysach, żebyś potrafił odnaleźć swoje sposoby na to, by sobie z kryzysem radzić, żeby nie bać się szukać też pomocy, jeżeli takich sposoby, które do tej pory miałaś, się nie sprawdzają. I życzę ci też, żebyś potrafiła sięgnąć w głąb siebie zawsze. Bez względu na to, czy jest sytuacja trudna, czy nie, bo to właśnie procentuje na nasze całe życie, na twoje całe życie później, bo znając siebie bardziej, będziesz wiedzieć też, będziesz umieć sobie radzić z różnymi sytuacjami i właśnie też kryzysami. Także tego ci życzę i jeszcze też życzę ci tego, żebyś nie bał się zmieniać swojego zdania, zmieniać sposobu myślenia, zmieniać się. Może kryzys jakiś w twoim życiu przyjdzie taki, który właśnie tej przemiany w tobie będzie wymagał, więc też się tego nie bój, chociaż takie powiedzenie jest ciężkie, bo wiadomo, że przemian się zawsze boimy i kryzysów też się boimy, ale mam nadzieję, że ten odcinek da ci trochę wsparcia i poszukaj tej truskawki, twojej truskawki, która będzie jakąś taką kotwicą i będzie czymś, po co zawsze będziesz mogła czy mógł sięgnąć. Także dziękuję ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Ściskam cię mocno, przytulam i do usłyszenia niebawem. Buziaki, pa!